Witam, jestem tutaj z kolegą, z którym byliśmy w WGR-ze. Jesteśmy na terenie prawdopodobnie opuszczonej oczyszczalni ścieków. Właściwie nie wiem, gdzie my jesteśmy. Nic nie wiem o tym miejscu. Poza tym, że wiem, jak dojść. Mamy pierwszy budynek, czy nie wiem, co to jest. To raczej nie jest budynek. Jakaś kupa betonu. Idziemy dalej. Zobaczymy, co to. Tu jest jakaś dróżka. A tam kolejna kupa betonu. I chyba zaczyna padać. No, zaczyna padać. To chodźmy do budynku. Poszukajmy go, bo wiem, że gdzieś jest. Tu jest ścieżka. Ale nic tu nie widzę. Tam jest jakaś wnęka. To właściwie jak jakiś bunkier wygląda. Czy coś w tym stylu. O. Tu jest to coś. Jakby... Nie mam pojęcia, wstawię tam kamerę. Jakieś takie szyby na wodę czy coś. Nie wiem do czego to. Chodźmy szukać tego budynku, bo zaczyna coraz bardziej padać. Tam coś chyba jest. Coś tam chyba widzę, no. Idziemy sprawdzić. Dobra. Zarośnięte. Zobaczymy, jak wygląda w środku. O, tam jest jeszcze jeden budynek. Najpierw zobaczymy może ten mały czy duży? No, możemy mały zacząć. Dobra. Jesteśmy pod tym małym budynkiem. Wejdziemy do środka. Wszędzie jakieś odłamki leżą, jakieś kawałki plastikowe, betonowe. Teraz zobaczymy, co jest w środku. O. Jakieś specjalnie tutaj nie ma nic. Trochę traci ostrość. Latarki nie trzeba jeszcze. No i tutaj wygląda tak samo. Z tym wyjątkiem, że tutaj są takie metalowe części. Spory budynek. Spory. Zobaczymy, jak wygląda w środku. No już ciekawie widzę, się zapowiada. Widzę, że trzeba latarkę wyjąć. To weź daj. Czekaj, mam w plecaku, trzeba się chwilę postój zrobić. Wyjmiemy latarkę i kontynuujemy. Ej, fajne, nie? Dobra. Nie byłeś tu? Nie. Kurde. No i jesteśmy dalej. Filip filmuje aparatem, więc zapewne materiał będzie pochodził z jego kamery. Głos z mojej. Zobaczymy. Ja mam węższy kąt, więc gorszy. Trochę tutaj trochę zawalone ziemią pomieszczenie. Co coś jest? Mi daj też latarkę. Nie mam. No jak to? Wyładowały mi się baterie w tej drugiej. Zobaczmy najpierw te małe pomieszczenia. No jedną latarkę to będzie ciężko. Tu mam coś zawalonego, zasypanego, jakieś pomieszczenia. No nie wiem, szczerze mówiąc, co to było, zasypane przez ziemię. Tutaj wiszą jakieś odłamki wielkie. Trochę jak w Bornym Sulinowie. Beton. Fajny taki owalny kształt budynku. O, chodźmy do niego, do środka. Pytanie, jak wejść wyżej, nie? Tu mamy jakieś pozostałości po rurach.
No. Tutaj rury były wszczepione. Ale wysokie. No wysokie to jest. Ciekawe jak się tam do góry dostać. Bez drabiny chyba nie da rady. Chyba, że jakoś z drugiej strony może jest wtedy? Nie. Dobra, włączam latarkę. Włączam. O. Ale muszek. Ale smród. I ty właściwie nic nie ma, wiesz? Ale dobra, wbijamy. No chyba nic tu nie widzę. No kurde. Wszystko. No tu nic nie ma. To jest pleśń, czy co to jest? Tak, pleśń. Serio? Tak. Dosyć ciekawy obiekt. Ty tam coś jeszcze? Oho, Śląsk mi się przypomina. A co? Chodź zobacz. A, podziemia? No. Ty, co to żabki są? A. Tam. Spróbujesz wejść tam? No. Chwilić ci kamerką? Nie, spróbuję tam wejść chyba z plecaka, trzymaj. Dobra. Pełno tej żabki. No, sporo. Ty, woda! Tam są same pomieszczenia. Tak? No, tam jest... Dobra. Zakładamy kalosze? Ty kalosze, ja plan B. Nagrywasz nas? Tak. O nie. Zdjęcie się lekko tam. Mam maski przeciwpyłowe. Chirurgiczne takie maski. No to dawaj, maski, bo tu ich chyba pleśń jest, to będzie źle. Nagrywasz? Tak, nagrywam już. Radek tutaj ubrany. Bardzo. Przygotowany. Bardzo przygotowany strój do chodzenia po takich miejscach. Ja w bardzo męskim kolorze kaloszy. Za małych o cztery numery, innych nie było. Nie wiem jak głęboko będzie woda, więc zapinam wyżej. Ostrość mi tutaj bardzo słabo łapie, zwłaszcza jak siedzisz latarką. To możesz jakoś ustawić na 4 metry czy coś, na 2,5. Nie wiem, w ogóle raczej nie. Dobra. Dobra, fokusa miejscowego ustawię. A, można zapiąć jeszcze rączkę. Dobra. Dobra. Rączki. O, zapnę. Ale nie. Musisz nie możesz machać głową, bo wtedy ostrości zupełnie nie złapie. Okay. Ale zresztą dam ci kamerę tam w środku i tam ty będziesz nagrywał. Biorę jeszcze rękawiczki. Zaraz zobaczę głębokość. Obawiam się, że dokąd sięgają ci kalosze? Do łydek. No to mi sięgają do kolan. Dobra, wiesz co? Włączam krótkofalówkę. Prawdopodobnie nie będzie działać. Będzie. Tu są jakieś pozatopione przedmioty. Straszny smród. Drugi. Ej, możemy o kamerę. Wiesz co, zobaczę ile to idzie. Woda mi sięga już powyżej kolan. Ej, czekaj. Słuchajcie? Tak, głośniej, wyraźnie. Powiedz coś jeszcze. No mówię, coś ci szumi. O, tutaj może by dał Filip radę. Tutaj nie tyle problem jest, że jest dno, co jest jeszcze muł. I to troszeczkę przeszkadza, bo buty się zapadają. Nie wiem, czy on w kaloszach tutaj w ogóle. Ciekawe chmury. No, na takiej eksploracji jeszcze nie byłem. Jesteś tam?
wiatra. Dobra. Tu jest jakiś, jakieś wyjście, tak jakby tylko trochę przywalone. Schody. O, schody. Mam tutaj jakieś schody na górę. Schody mam, jeszcze nie wiem, czy dalej, czekaj chwilę. Straszny smród, taki smród, to nawet... Nie wiem, co tu jest, nie wiem, co tu się rozkłada, ale... O, tynk odpada od ścian, super. No dobrze, że go tutaj nie wziąłem w kaloszach, bo... Woda już mi sięga do łydek. Oj, do ud. Jakiś łydek. O, kurczę. Jak starożytna świątynia. Tutaj było wyjście. Teoretycznie można by to próbować odkopać. Jesteśmy w tym najwyższym punkcie. W tej wieży jakby. Zasypane. Tam widać światło. Ale jest zasypane. Nie wiem, co tutaj robią. Te butelki chyba są tam wciśnięte. Wracam do wody. Słyszysz? Tak, słyszę. Powoli wracam. Mi złapie tylko ostrość. Ale mętna woda. Zobaczmy, jak to wygląda bez latarki. Słabo. To jest jakieś wyjście. Spalone łóżko to już. Już wiem, gdzie jestem. Mniej więcej. Tam gdzie dwie piłki pływają. Ale smród jeszcze większy. Chyba zruszyłem coś z dna. I stare narzędzia. Zardzewiałe. Mamy resztki czegoś, nie wiem czego. Jakieś urządzenia to prawdopodobnie były. Jakieś pompy, może. Tutaj też zasypane. Ale strop wygląda solidnie. Jakieś przejście jest. Co to są te takie? No nic. O, tu więcej jest tego. Jakieś boje. To jest to pomieszczenie, co było zawalone. A tu? Rury jakieś. I tam przejście. O, jakaś czapeczka. Kamienie. Kurde, co to robi taki kamień? Jakaś cegła. O, łopata. Co to za cegła? Co tu pisze? Co jest napisane? Lens. Tak głośno i wyraźnie znalazłem jeszcze jedną odnogę, także ją badam. Sygnał jest teraz słabszy. Nie wiem, co tu pisze. Co tu jest napisane. O kurde, noga mi ugrzęzła. Ostatni nie słyszę przez osób. Dobra, rozumiem. Tu jest ta łopata. Ciekawe, jak to będzie wyglądało w filmie.
jest początek tego okrągłego zbiornika chyba. Chyba mi poszedł jeden zaczep na nodze. Co tu mamy? O. Śmieci. Głównie i tylko właściwie. Nic co by świadczyło, jakieś kawałki jeszcze kafelków. Nic co by świadczyło, co to właściwie jest. Rury, ale żadnych dokumentacji, zresztą nie ma co się dziwić, jak jest taki grzyb woda, a pleśń już wygląda jak piłki. Chyba nic nie ma, ale tutaj nie ma jeszcze jednego piętra w dół. Nie ma. Tu jest jakaś kładka. Właściwie skąd ja przyszedłem? Filip? A, tam jesteś, dobra. Tam byłem. Wszędzie byłem, a góry wejście na dach raczej nie znajdziemy. Dobra, wracam. Jakieś rękawiczki, jakieś coś, kurde. Sorry, że tak chaotycznie pokazuję, ale muszę pilnować jednocześnie kamery, światła, co mam pod nogami, krótkofalówki. Ślepy jestem, już tego wcześniej nie zauważyłem. To może być jedyna oznaka z tamtych lat. Przypatrzymy się teraz bliżej. O, cholera. Zepsułem trochę znak. Używaj pasów lub szelek bezpieczeństwa. Kurna macie, jak ja to nagrywam. Już chyba zoomowało mi się. Oczywiście. O, cholera, zepsułem taką rzecz. Jaki smród. Chyba byłoby na tyle. Czymś mi noga ugrzęzła, sorry, że tak stoję w miejscu. Ale o coś chyba zaczepiłem. Może mi się to zdaje? Nie. O, jest, dobra, uwolniłem się. Jakiś grunt mnie trzymał. Idę na górę. Radek powraca. Siema. O, cholera, weź kamerę i tam inne rzeczy. Krótkofalówkę. To. Chcesz o to jeden sam przejść? Nie! Na pewno? Nie będę się przebierał. Tak jak widzisz, woda sięgała trochę więcej niż po łydki. No, czekaj, weź kamerę. Czekaj, wywalę rękawiczki. Gdzieś na bok. No, było ciekawie. Smród, straszny smród. Co tam jeszcze powiedzieć? Dużo jakichś brudów. Są schody, ale zasypane i jest kilka wyjść właśnie o mniej więcej takich, że po prostu jest szczelina i nie ma tam, w tym pomieszczeniu nie ma jakby wejść, nie? Tam po prostu trzeba się jakoś dostać, albo tamten, co próbowaliśmy, na dach, bo nie ma nigdzie schodów w środku. Aha. Takie pomieszczonka, zobaczysz na filmie. Zwierzątek tam nie było, ale coś chyba tam się przewróciło i zostało, bo straszny smród. Nawet nie wiem, co za, bo byłem ostatnio w cuchnących kanałach burzowych i takiego smrodu nie było. Dobra, to chyba na tyle. Cześć. A więc jesteśmy świeżo po wyjściu z podziemi. Tutaj dość
mocno ubrudzony strój. Właściwie nie wiem w czym. O! Nie wiem. Dobrze ci o tych maskach przypomniałem. Dobra, i spokój. Umarłbym chyba. Ale. Ubrudzony. Szkoda trochę, że nie kosztuje to 10 zł. No. Trochę szkoda. Najłatwiej byłoby teraz wyrzucić. Nie.